Christi. Amen. Nos viola, dei gratia ducissa de calis, notum facis, an literam inspectus, quod de voluntate filii nostri lucis gloris lae, ille Domini Episcopi Bratislaviensis, quae biscupici dicitur circabitum, hoc ius in povos et in aliis nostris servicis quod ville habent militares concedimus absolventes eos penitus a canibus nostris. Kochani mieszkańcy Zabrza, i tak to się zaczęło. Od tej niewielkiej dzielnicy Biskupic zmieniliśmy się w duże, ogromne, dobrze rozwijające się miasto. Długo największa wieś w Europie. Dziś myślę, że nikt nie wątpi, że Zabrze ma swoją wypracowaną pozycję na mapie Śląska, na mapie Polski. Szanowni Państwo, ze wzruszeniem patrzę i na te materiały, i na Państwa, bo przecież to jest największy skarb tego miasta. Ludzie. Ludzie, którzy czują, znają historię, którzy wiedzą, skąd idą i, jestem przekonana, wiedzą, dokąd zmierzają. Jestem ogromnie wdzięczna komitetowi organizacyjnemu, radnym, którzy zainicjowali, którzy spotykając się wypracowywali obchody rok właściwie jubileuszu, bo otwarciem tej wystawy, dzisiejszą sesją w Biskupicach, chcemy rozpocząć taki kierunek patrzenia w tym roku szczególnym na Biskupicę, na tą dzielnicę, która przecież jest domem 10 tysięcy mieszkańców. To dzielnica, która ma dwie parafie, to dzielnica, która ma wiele szkół, zakładów pracy, to dzielnica ogromnie zaangażowanych ludzi. Szanowni Państwo, dziękuję pracownikom Muzeum Miejskiego w Zabrzu za tą przepiękną wystawę, którą już, myślę, zdążyliśmy dotknąć, a teraz, wierzę, będzie czas na zgłębienie. Muzeum Miejskie w Zabrzu zaprasza na szczególną wystawę Impresje Biskupickie. Wystawa zorganizowana z okazji 770-lecia pierwszego znanego dokumentu dotyczącego naszej najstarszej dzielnicy. Wystawa zorganizowana ze zbiorów jest Muzeum Miejskiego w Zabrzu, instytucji oraz osób prywatnych. Wystawie tej towarzyszy kurier biskupicko-borzygwerski. Będą comiesięczne spotkania czwartkowe, lekcje muzealne, ale do tematu Biskupic i tej rocznicy będziemy jeszcze w tym roku wracać kilkakrotnie. W trakcie Nocy Muzeów w maju, 18 maja oraz 15 września w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku będą organizowane w Biskupicach. Proszę Państwa, wystawa warta zwiedzenia. Każdy mieszkaniec jest serdecznie witany w Muzeum Miejskim w Zabrzu, gdzie tą wystawę do 8 września może oglądać. Jeszcze raz w imieniu Muzeum Miejskiego serdecznie na nią zapraszam. Zapraszam również na wystawę towarzyszącą, wystawę dotyczącą porcelany, rzemiosła i malarstwa z naszych zbiorów. Są to perełki, które prezentujemy w anturażu XIX-wiecznych wnętrz mieszczańskich z terenu miasta. Muzeum Miejskie w Zabrzu serdecznie zapraszam. Domine Christi, amen. Nos viola, dei gratia ducissa de calis, notum facis, an literam inspectus, quod de voluntate filii nostri lucis gloris lae, ille Domini Episcopi Bratislaviensis, quae biscupici dicitur circabitum, hoc ius in povos et in aliis nostris servicis, quod ville habent militares concedimus, absolventes eos penitus a canibus nostris.